Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę próbował odpowiedzieć na pytanie, czego dotyczy raport, czego dotyczy aneks do raportu w sprawie WSI. Czy dotyczy tego, o czym mówi Wojciech Sumliński, czy jednak nie? Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań. Te pytania, dzięki nim często powstają, moim zdaniem, bardzo dobre programy. Zapraszam do wpisywania pytań w komentarze. I tak, było bardzo dużo oświadczeń rządzących w sprawie aneksu. Zacytuję tutaj tylko fragment tekstu z 2017 roku. Prezydent i prezes, to chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, stoją na stanowisku, że nie ma potrzeby ujawniania tego aneksu, mówił po spotkaniu w Belwederze rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Ja należę do nielicznych ludzi, którzy czytali aneks. Naprawdę lepiej będzie, jeśli nie zostanie opublikowany, przekonywał już tydzień temu Jarosław Kaczyński. Prezydent i prezes stoją na stanowisku, że nie ma potrzeby ujawniania tego aneksu. W tej chwili nie ma takiej konieczności, mówił po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński. Wojciech Sumliński w książce Aneks twierdzi, że dotarł do kopii aneksu, kopii, która nie ma klauzuli tajności, że zweryfikował ten dokument i doszedł do wniosku, że jest on prawdziwy. I tutaj na jakiej podstawie go zweryfikował? Czytamy w książce na stronie 93. Rozważny czytelnik, jeśli doszedł do tego momentu tej historii, z pewnością wykaże się wyrozumiałością, która pozwoli na wybaczenie nam braku szczegółów pozyskania przez nas aneksu. Nikt rozsądny nie chciałby przecież nikogo, a już na pewno nie informatora, posłać do miejsca, do którego sam nie chciałby trafić. To właśnie z uwagi na powyższe musimy się ograniczyć do zdawkowego wyjaśnienia, że mieliśmy absolutne przekonanie o autentyczności materiałów, które otrzymaliśmy. Skąd takie przekonanie? Najprzód informator. Znaliśmy go i rzecz jasna, nie była to żadna z osób wskazanych powyżej, a znając go, zakładaliśmy z wysokim prawdopodobieństwem, że pobudki, którymi się kieruje, powierzając nam swoją tajemnicę i swoje życie, są czyste. Mimo wszystko dla bezpieczeństwa przyjęliśmy najbardziej pesymistyczny scenariusz, że mamy do czynienia z fałszywkami, ale ta teoria szybko upadła. Sprawdzając to i owo, zrozumieliśmy, jak trudno byłoby podrobić takie materiały. Fałszerz musiałby się przekopać przez setki autentycznych, tajnych dokumentów, by przemieszać fakty z fikcją, bo tylko mieszanka prawdy i kłamstwa dawała szansę na skuteczną mistyfikację. Musiałby znać całe mnóstwo detali dotyczących specyfiki pracy Komisji Antoniego Macierewicza, by uniknąć nieścisłości. No i musiałby przy tym wykazać się wyjątkową drobiazgowością i skrupulatnością. To wszystko musiałby zrobić, by wywieźć nas w pole. Co musieliśmy założyć? Po kilku tygodniach weryfikacji wiedzieliśmy już na pewno, informator nie był prowokatorem, był patriotą i miał prawdziwe dane. Jednym słowem, przekazał nam autentyczny dokument i dopiero wiedząc to, zajęliśmy się pracą na całego. Ta argumentacja mnie nie przekonuje, proszę Państwa, z tego powodu, że po pierwsze opiera się na osobistym przeświadczeniu Wojciecha Sumlińskiego. Po drugie, nawet jeżeli byłoby tak, że tekst, który on otrzymał, wygląda na autentyczny i zawiera wiele znamion autentyczności, to z tego nie wynika, że jest to cały aneks. To może być fragment aneksu, albo może być fałszywka przygotowana długo, drobiazgowo i profesjonalnie po to, żeby odciągnąć uwagę opinii publicznej od
prawdziwego aneksu, żeby nie było żądania ujawnienia aneksu, żeby wszyscy się w związku z aneksem uspokoili. Wojciech Smoliński twierdzi, że ujawnił w książce 70% zawartości dokumentu, który otrzymał, 30% nie ujawnił, bo nie mógł tego, bo nie mogli razem z Tomaszem Budzyńskim tego zweryfikować i to ujawnienie tych 30% pociągnęłoby procesy sądowe, pociągnęłoby różne negatywne skutki. Czyli z tego by wynikało, że Wojciech Smoliński sugeruje, że w tym dokumencie są jakieś nazwiska ważnych osób dzisiaj na świeczniku, ale no niestety nie da się, bo nie da się dokumentu zweryfikować, prawda? To znaczy, jeżeli dokument jest prawdziwy, no to nie do końca to rozumiem. Natomiast czego ma dotyczyć ten dokument? Ma dotyczyć kwestii tego, jak zostały wyprowadzone pieniądze z FOZ-u i jak zostały i przez kogo użyte. Dzięki tym pieniądzom oficerowie WSI mieli przeniknąć struktury polskiej gospodarki i zająć kluczowe w niej miejsca. I chodzi tutaj o coś, co Wojciech Smoliński nazwał nieprawidłowościami. W zakończeniu książki czytamy. Zdaniem autorów aneksu do raportu WSI za opisane nieprawidłowości odpowiadają nie tylko osoby każdorazowo wymienione, ale przede wszystkim poszczególni ministrowie obrony narodowej, do których obowiązków należało kierowanie wojskowymi służbami informacyjnymi i ich nadzorowanie. Zgodnie z paragrafem 1 punkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra obrony narodowej, to minister MON ma obowiązek sprawowania nadzoru nad działalnością wojskowych służb informacyjnych, w tym zwłaszcza nad ich działalnością operacyjno-rozpoznawczą. Odpowiedzialność polityczną ponoszą również prezydenci, którzy są zwierzchnikami sił zbrojnych, a w szczególności są zwierzchnikami ministrów obrony. I to jest całe zakończenie. No i teraz, jeżeli by tak było, no to aneks nie zawiera nic tak naprawdę ważnego i możemy spokojnie spać, już nie domagając się jego ujawnienia. I tutaj mam dwie wątpliwości. Pierwsza wątpliwość związana z samym FOZ-em. Według mnie z aferą FOZ związane są trzy problemy. Jeden ten, o którym mowa w książce Wojciecha Smolińskiego i Tomasza Budzyńskiego aneks, czyli kwestia użycia tych pieniędzy do zyskania wielkich wpływów w gospodarce przez WSI i powiedzmy pewne siły za nimi stojące. Drugi to są zbrodnie, które towarzyszyły FOZ-owi, zmierzające do tego, żeby prawda o nim nie została ujawniona. Wiele osób zginęło. No i pytanie, i to już jest, to są zbrodnie. I pytanie, kto wydał rozkaz, bo ten rozkaz musiał być wydany gdzieś na jakiejś górze, trudno powiedzieć górze czego. I trzecia rzecz, wydaje się najważniejsza, że z tego co wiem, bardzo szybko zorientowano się na podstawie kompetentnych i ostatecznych ekspertyz prawnych, że Polska po 1989 roku, państwo polskie po 1989 roku nie musi spłacać długów PRL-u, ponieważ pieniądze były pożyczane przez jeden konkretny bank jako bank,
ten bank upadł i w takiej sytuacji nie ma mowy o spłacie długów przez kogoś innego. I teraz, jeżeli znaczy ktoś się umówił z kimś, że potraktuje się te długi jako długi państwowe, i było to działanie z wielką szkodą dla państwa polskiego. To chodzi o miliardy dolarów, które mogły być przeznaczone na różne cele, przyspieszyłyby rozwój gospodarczy Polski, mogłyby zostać tak ulokowane, że już nie byłoby problem z wypłacaniem emerytur, mogłyby spowodować, że służba zdrowia byłaby na wielokrotnie wyższym poziomie niż jest teraz. I za to, że po 1989 roku spłacano długi Gierka i nie tylko Gierka, no to faktycznie długi Gierka, prawda? No to za to odpowiadają poszczególne ekipy rządowe i odpowiadają ci, którzy o tym wiedzieli, że tych pieniędzy nie trzeba spłacać, a nie mówili nic głośno na ten temat. Tutaj odpowiedzialność spadałaby na wszystkich, prawda? To znaczy, myślę też o tych, którzy dzisiaj są obecni w polityce, czyli na przede wszystkim Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, nie mówiąc o Lewicy. Ale jest pytanie, czy kwestia FOS faktycznie była przedmiotem aneksu, albo pytanie, jeżeli kwestia FOS była przedmiotem aneksu, to czy była jedynym przedmiotem aneksu? Wydaje się, że nie, że trzeba domagać się ujawnienia aneksu i dopiero jak go zobaczymy normalnie, formalnie, to będziemy wiedzieli, czego on dotyczy. Tak możemy tylko snuć snuć refleksje, stawiać różne hipotezy, mieć różne podejrzenia. Zobaczmy. Aneksu bali się wszyscy. Nie ujawnił go Lech Kaczyński. Bronisław Komorowski wyraźnie bał się aneksu. Wiemy, że robił różne podchody wcześniej, przed śmiercią Lecha Kaczyńskiego, żeby dotrzeć do tego aneksu. Wiemy, że wkroczył do Pałacu Prezydenckiego bezprawnie, w taki przyspieszony, wielce przyspieszony sposób, bo mógł jako marszałek Sejmu zająć miejsce prezydenta po uzyskaniu pewności, że prezydent nie żyje, a uzyskanie takiej pewności formalnie wiąże się z posiadaniem w ręku aktu zgonu. Tego aktu zgonu długo nie było, więc Bronisław Komorowski nie powinien wkraczać do Pałacu Prezydenckiego. Zawartość aneksu była więc dla Komorowskiego być albo nie być. Można oczywiście założyć, że Komorowski miał coś na sumieniu i chciał koniecznie sprawdzić, czy to jest w aneksie. I później, kiedy zapoznał się z aneksem, doszedł do wniosku, że tego tam nie ma. Prawda? Bo wracając choćby do tych zbrodni dokonanych wokół FOS, na ten temat może nie być żadnych notatek, żadnych dokumentów. Takie rzeczy robi się w taki sposób, żeby nigdy to nie wypłynęło. Wiele dokumentów mogło zostać zniszczonych. Oczywiście zostałyby ślady tego zniszczenia, zostałyby numery dokumentów, których nie ma, ale nie wiemy, co jest w zasobach WSI, bo one dalej są tajne. Nie wiemy, czy prawda o nich jest taka, że jakiejś ich części, która powinna być, po prostu nie ma i w związku z tym aneks nie mógł zawierać informacji na wiele różnych kwestii. Możemy założyć, że w aneksie były haki na Platformę Obywatelską,
haki, których PiS nie zamierzał ujawniać aż do jakiegoś szczególnego momentu. No, czyli jeżeli teraz na przykład Donald Tusk mówi, że wsadzi do więzienia połowę PiS-u, no to może tak mówić, ale jeżeli prezydent ma aneks i w tym aneksie są haki na platformę, no to przepraszam, Tusk i tak nikogo nie wsadzi, nawet gdyby mógł kogoś wsadzić, bo gdyby wsadził, to ujawniony by został aneks. Można założyć, że w aneksie nic nie ma, że to był tylko taki numer. Ale ten numer działałby do momentu wejścia do Pałacu Prezydenckiego Bronisława Komorowskiego. Można założyć, jeżeli aneks byłby tylko mistyfikacją, byłby tylko taką zagrywką pokerową, no to Komorowski by go ujawnił, wyśmiewając PiS. Jeżeli tam są faktycznie haki na Komorowskiego i Platformę Obywatelską, no to to stawia PiS w bardzo złym świetle, prawda? Bo nie chodzi mu o interes państwa, o interes narodu, tylko chodzi mu o swoje własne interesy. Co mogłoby być jeszcze w aneksie, przy założeniu, że to nie są tylko haki na Platformę Obywatelską, ale to są również haki na PiS, prawda? Haki na wszystkich i w związku z tym wszyscy się boją ujawniać tego aneksu. Pytanie, dlaczego Macierewicz go sporządził, doprowadził do jego powstania? Czy to było jego umiłowanie prawdy i Polski, czy to było dla niego coś, co później było pewnym zabezpieczeniem. Czego w istocie mógłby dotyczyć dokument, którego wszyscy się boją, który przez tyle lat nie jest ujawniony? No i tak, mógłby dotyczyć tego, że spłacano długi, wiedząc, że nie trzeba ich spłacać. Mógł dotyczyć okrągłego stołu, czyli tego, że ten okrągły stół był ustawiony od początku do końca przez służby specjalne i przez GRU i ustawieni byli tak jedni i drudzy, prawda? Ci, co siedzieli koło Jaruzelskiego i ci, którzy byli naprzeciwko Jaruzelskiego. Może dotyczyć różnych wydarzeń późniejszych, prawda? Może dotyczyć podlegania Niemcom i Rosji przez poszczególnych polityków obu stron. Może dotyczyć tajnych rozmów pomiędzy różnej maści polityków z Unią Europejską w sprawie wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej w taki sposób i wprowadzania późniejszego, nie chodzi tylko o ten pierwszy akt, wprowadzania późniejszego Polski w taki sposób, że było to godzące w interesy, fundamentalne interesy państwa polskiego i narodu polskiego i w tym procesie uzależniania Polski od Unii Europejskiej, sprzedawania jej w perspektywie wszelkiej, gospodarczej, politycznej, jakiejkolwiek innej, wojskowej na przykład, czy służb specjalnych, że w tym procederze uczestniczyli wszyscy, prawda? Wszyscy, to znaczy, nie wspominając o Lewicy, Platforma Obywatelska i PiS. Czy możemy sobie wyobrazić jeszcze jakieś inne kwestie i inne rozwiązania. Znaczy, ja sobie nie potrafię za bardzo w tym momencie wyobrazić, ale zdaję sobie sprawę, nauczony doświadczeniem, że mogą być kwestie, co do których nie potrafię sobie wyobrazić, prawda? Nie mam pojęcia, że może być coś takiego, że może być taki problem. I teraz wydaje się, że jednym z najważniejszych rozwiązań
związanych z odzyskiwaniem jakiejś samodzielności przez państwo polskie, jest ujawnienie aneksu WSI. Jeżeli nawet tam nic nie ma, no to to też będziemy, znaczy ta wiedza będzie istotna. Jest oczywiście kwestia, co jeszcze można znaleźć w archiwach WSI. Które są utajnione, bo mówi się, że to jest dla dobra państwa, bo te służby faktycznie w dalszym ciągu, te same służby w dalszym ciągu działają. To jest wywiad i kontrwywiad wojskowy, to są agenci na całym świecie, to są siatki szpiegowskie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie należy w dalszym ciągu stanowczo domagać się ujawnienia raportu, aneksu do raportu w sprawie WSI i dopóki on nie będzie ujawniony, nie możemy odpowiedzieć na pytanie, co w nim się znajduje. I książka Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego, aneks, tutaj niewiele nowego moim zdaniem wnosi. Dziękuję bardzo.